Dzień dobry. Czasy nie są lekkie. Inflacja prawie 11%. Raty kredytów rosną. Niektórych dociska Polski Ład. Wszyscy musimy patrzeć na co, ile pieniędzy wydajemy. A jednocześnie wideorejestrator w samochodzie wydaje się niemal niezbędny. Dlatego dziś przyjrzę się, co możemy otrzymać do 250 zł. I w tym celu porównam DDPI Mini za 209 zł i 70 Mai M300 za 249 zł. Zapraszam. Oba wideorejestratory moim zdaniem są schludnie zapakowane, ale mam wrażenie, że 70 Mai nieco schludniej. Po prostu potrząsając tym pudełkiem, nic tam specjalnie nie lata. Natomiast tutaj jest to bardziej wszystko luźne. Zobaczmy w takim razie, co otrzymujemy za 200 parę złotych w przypadku tych urządzeń. Jeżeli chodzi o DDPI, no to oczywiście standardowo instrukcje, jest samo urządzenie, kabelek zasilający, zasilacz zapalniczkowy. Dodatkowa naklejka do kamery i szpatułka do podważania plastiku w samochodzie, tak żeby łatwiej było ukryć ewentualnie przewody zasilające. Natomiast jeżeli chodzi o 70 Mai, również jest instrukcja. Warto wspomnieć, że jedna i druga instrukcja jest w języku polskim, znaczy jest tam język polski. Są takie naklejki elektrostatyczne. Oczywiście samo urządzenie, również zasilacz zapalniczkowy, dodatkowa naklejka i przewody. Jak widać, kompletacja jest bardzo podobna. Różni się tym, że tu mamy tą szpatułkę, a tutaj mamy te naklejki elektrostatyczne. Nigdy w życiu ich nie używałem, ale znam kogoś, kto je używał. Zadzwońmy zatem do Dawida. Nie podsiadło. Tego od wideorejestratory 24. Witam, dzień dobry, cześć. Cześć Dawid. Słuchaj, ty tam widziałem, używasz takich tych naklejek antystatycznych, które są w komplecie w wideorejestratorach. Co to daje? Bo ja tego nigdy właściwie nie używałem. To znaczy, co to zmienia, że tak powiem? Znaczy, wiesz co, ja kiedyś tak byłem sceptyczna strona tych właśnie podkładek, ale one dają, przynajmniej ja je tak odbieram, że bardzo fajnie później, dużo łatwiej później zdemontować ten uchwyt szyby. Bo ta naklejka elektrostatyczna, czy ta podkładka, jak dobrze wyczyścisz szybę, no to ona faktycznie bardzo dobrze tej szyby przylega. To jest coś trochę na zasadzie takiej folii, czy tam szybka na telefon. Ona się nie klei, jakby tak, tylko po prostu przylega na zasadzie takiej elektrostatycznej, tak? Dokładnie, mniej więcej na zasadzie takie, jak sobie naklejasz folię na ekran telefonu albo tam jakieś szkiełko. Dobra, no, i powiedz, tak jakby przylega, nie? I powiedz mi, jak potem na to nakleisz na przykład uchwyt taśmą klejącą, to potem jak odklejasz ten uchwyt, to on odchodzi od tej folii, czy to folia odchodzi od szyby? Nie, no to już wtedy ściągasz uchwyt razem z tą podkładką. Z tą folią. Klej z uchwytu się trzyma do tej podkładki elektrostatycznej, a ta do szyby. I ja wiesz, byłem przekonany, że jak przykleję kamerę do takiej podkładki, no to ona odpadnie, ale nie, właśnie trzyma się bardzo fajnie. Nie ma z tym żadnego problemu, więc polecam, bo to, wiesz, to wielkiej różnicy nie robi przy montażu, ale jak chcesz zdemontować, to wtedy tylko podważasz delikatnie tą podkładkę i ci ładnie odskakuje. Nie musisz się mocować z żadnym klejem z szyby. Jasne, a powiedz mi, a potem to można zmienić na przykład miejsce, na przykład w drugie miejsce, czy to już się nie nadaje ta podkładka? Możesz, jeżeli przy demontażu, przy odklejaniu tej podkładki, tam ona się nie zdeformuje, ani nie trafi tam pod nią jakiś tam kurz czy pył, nie? Jasne. To teoretycznie można ją przełożyć, ale to są raczej jednorazowe podkładki. Jasne. Ogólnie. Dziękujemy Ci, Dawid, za wyjaśnienia. Mam postanowienie wykorzystać te naklejki kiedyś. Jeżeli chodzi o same urządzenia, to 70 Mai wydaje się takie bardziej premium. Chodzi o to, że jak mamy w dotyku te wideorejestratory, no to 70 Mai jest nieco cięższe, DDPI lżejsze. No ten plastik też taki właśnie robi lepsze wrażenie w 70 Mai, ale z kolei DDPI jest nieco mniejszy,
W związku z tym będzie trochę bardziej dyskretniejszy, jeżeli go zamontujemy w samochodzie. W ogóle ta stopka jest mniej odstająca. Zobaczcie, w 70 Mach ta stopka odstaje bardziej. Ale z kolei w 70 Mach ta stopka jest mocowana i można ją sobie odkręcić. W związku z tym mamy możliwość, że jak już przykleimy tą stopkę do szyby, to tą kamerę bez odklejania możemy z tej szyby w razie czegoś zwyczajnie zdjąć. Natomiast tutaj takiej możliwości nie ma. DDPI Mini, jeżeli byśmy chcieli zabrać z samochodu, musimy ją po prostu odkleić. No i co, wiecie, którą wybrać? Jeżeli nie, no to może trochę technikaliów. Posłużę się ściągawką. Jeżeli chodzi o odbiornik GPS, to żadna z tych kamer nie ma wbudowanego, natomiast mają wbudowany moduł Wi-Fi do komunikacji ze smartfonem i z dedykowaną aplikacją. To jest dosyć wygodne i sprawdzone rozwiązanie. Dzięki tej aplikacji możemy sobie dokonywać ustawień w tych kamerach, przeglądać nagrania, pobierać nagrania. Żadna z tych kamer nie ma wbudowanego wyświetlacza i to dobrze, bo dzięki temu są małe i dyskretne. Jeżeli chodzi o rodzaj podtrzymania zasilania po wyłączeniu stacyjki, kiedy ono ginie w gniazdku zapalniczkowym, to w przypadku DDPI mamy kondensator, w przypadku 70 Mach M300 mamy akumulator. No i to jest taka dyskusja, co jest lepsze. Generalnie kondensatory, tak jak w DDPI, uchodzą za te mniej zawodne elementy. Akumulatory, tak jak w 70 Mach, uchodzą za nieco bardziej zawodne. Aczkolwiek 70 Mach podkreśla, że oni właściwie nie notują usterek, takich reklamacji, jeżeli chodzi o te akumulatory. Jeżeli chodzi o przetwornik obrazu, to w DDPI Mini mamy GC2053, w 70 Mach M300, SC3335. No i te cyferki kompletnie nikomu nic nie mówią, mi też nic nie mówiły. Jeżeli dobrze dotarłem do informacji, to jeżeli chodzi o ten przetwornik w DDPI, to jest on produkowany przez firmę Siosin. Jeżeli chodzi natomiast o 70 Mach, to ten przetwornik jest produkowany przez firmę KLT, która produkuje dla takich tuzów jak Sony czy dla OmniVision. Tylko podkreślam, o ile dobrze dotarłem do tych informacji w internecie. Tak czy inaczej, maksymalna rozdzielczość w DDPI to mamy Full HD, czyli 1920x1080 pikseli. Jeżeli chodzi o 70 Mach, to mamy 2K, czyli 2304x1296 pikseli. Obie kamery nagrywają w 30 klatkach na sekundę. Format wideo, tu mamy H264, tu możemy sobie wybrać właśnie tą kompresję, nie może nie tyle format, co kompresję, H264 bądź H265, czyli tą nieco nowszą kompresję, która pozwoli zaoszczędzić miejsca na karcie pamięci. Kąt widzenia tych kamer, tu jest identycznie. Producent deklaruje, że kąt widzenia to jest 140 stopni i to się pewnie tyczy soczewki, bo tak jest to najczęściej podawane i rozumiane przez producentów czy dostawców. Taki realny kąt, które nagrają te dwa wideorejestratory, jest identyczny i wynosi 110 stopni, więc nieco, wróć, 100 stopni, 100 stopni, więc nieco mniej niż kąt widzenia soczewki, aczkolwiek no to jest taki standard. No, ostatnio sprawdzałem Wiofo A119, bardzo popularny wideorejestrator, ma jeszcze mniejszy, 95 stopni i radzi sobie dobrze. Jeżeli chodzi o przysłonę obiektywu, o tak zwaną światłosiłę, to czy obiektyw jest jasny czy ciemny, to są na bardzo podobnym poziomie. DDPI to jest f2,2, 70 Mach to jest f2,1, czyli jest nieco jaśniejszy. Można sądzić, że w takich zupełnie ciemnych miejscach 70 Mach nagra nieco jaśniejszy obrazek. Maksymalna pojemność karty pamięci, jaką możemy zastosować w tych wideorejestratorach, to jest 128 GB. I interfejs w języku polskim, jeżeli chodzi o to, co kamerka mówi, bo one potrafią coś tam powiedzieć od siebie, no to w przypadku DDPI jest po angielsku, jeżeli chodzi o 70 Mach, mówi do nas w języku polskim, więc bardzo, bardzo miło. Instrukcja w języku polskim i kamerka do nas też się odzywa po polsku. Co więcej, nawet aplikacja w telefonie też jest w języku polskim. Niestety w DDPI aplikacja nie jest spolszczona i trzeba troszeczkę pogłówkować, jeżeli ktoś nie zna angielskiego, jeżeli chodzi o obsługę aplikacji w DDPI Mini. No i jeżeli jesteśmy już przy aplikacji, to
one są, chciałbym powiedzieć, że one po prostu mają podstawowe ustawienia, tam nie ma jakichś fajerwerków, no ale też nie spodziewamy się, no to są tanie kamery, ich główne zadanie no to jest po prostu nagrywanie obrazu przed samochodem, ale mimo to można parę rzeczy ustawić i na przykład jeżeli chodzi o 70 maj, no to możemy sobie ustawiać na przykład czułość na kolizję, możemy sobie ustawić nadzór parkowania, czyli tryb parkingowy, krótko mówiąc. Tylko, żeby wykorzystać tryb parkingowy w 70 maj, musimy zastosować zewnętrzny adapter, czyli nie skorzystamy z trybu parkingowego, jeżeli będziemy korzystali z gniazdka zapalniczkowego i z tej wtyczki. To jest poniekąd logiczne, no bo wiadomo, że po wyłączeniu stacyjki napięcie w gniazdku zapalniczkowym ginie. No ale można byłoby wymyślić taką sytuację, że właśnie oszczędzając, jak nie chcemy wydawać więcej pieniędzy, no to moglibyśmy sobie taki zasilacz zasilić na stałe. Kupić tanie gniazdko zapalniczkowe i podłączyć na stałe. No i tego tu nie zrobimy, jak podłączymy tylko się poprzez ten zasilacz. Musimy mieć ten adapter. W przypadku DDPI nie ma takiej konieczności. Można dokupić adapter, ale nie trzeba. Z trybu parkingowego również można skorzystać, jeżeli będziemy korzystali z tego zasilacza, który jest w komplecie. Tylko trzeba zapewnić tutaj po prostu zasilanie 12 V po wyłączeniu stacyjki. Możemy sobie ustawić fotografię poklatkową w 70 maj, włączoną bądź wyłączoną i to się wiąże z trybem parkingowym właściwie. Czas trwania klipu wideo, możemy sobie ustawić ten właśnie stopień kompresji, czyli kodowanie wideo, czyli to co mówiłem H264 bądź H265. Rozdzielczość, odporność na migotanie 60 Hz bądź 50 Hz. W Polsce ustawiamy 50 Hz. Nagrywanie dźwięku, głośność. I właściwie to są już takie mało istotne rzeczy, jak format daty, czy jakaś tam synchronizacja godziny. Możemy to już dalej pominąć. Jeżeli chodzi o DDPI, to jest, tych ustawień jest nieco mniej, ale możemy też ustawić oczywiście rozdzielczość, tylko że tu jest maksymalna Full HD i możemy zjechać tylko na niższą. Nie polecam. Dźwięk mikrofonu ma być nagrywany czy nie. Głośność głośnika, czyli jak głośno ma kamerka się do nas odzywać. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o jakieś takie ustawienia, więc widać, że jest ich mniej. Natomiast są możliwości ustawienia w DDPI, jeżeli chodzi o tryb parkowania. I może tu właśnie porównajmy te tryby parkowania. I zrobimy to w samochodzie. W sensie omówimy. Obawy do rejestratory łączy to, że oba nie mają wykrywania ruchu przed obiektywem. Więc jak działa tryb parkingowy, ktoś mógłby zapytać. Już wyjaśniam. W 70 maj jest tak, że po zakończonej jeździe kamera może przechodzić w tryb nagrywania poklatkowego. Tak, żeby oszczędzać miejsce na karcie pamięci. I w momencie, kiedy wykryje wstrząs, przechodzi wtedy do normalnego trybu nagrywania w 30 klatkach na sekundę. To po pierwsze właśnie oszczędza miejsce na karcie pamięci, a po drugie umożliwia łatwiejsze i szybsze przeglądanie zdarzeń, które zarejestrowała kamera. Z kolei w DDPI można ustawić tak, żeby kamera wyłączała się po zakończonej jeździe po 15 minutach, godzinie, 6 godzinach bądź 24 godzinach. To po to, aby oszczędzać akumulator. Natomiast żeby oszczędzać miejsce na karcie pamięci, wystarczy uruchomić, włączyć, ustawić niższą jakość nagrań w trybie parkingowym. Zresztą tam też jest takie ustawienie, gdzie można ustawić tak, żeby kamera w ogóle się nie wyłączała po zakończonej jeździe, bądź też ustawić włączanie się, wykrywanie wstrząsu. Włączanie się po prostu od wykrycia wstrząsu. Obie kamery w trybie parkingowym pobierają bardzo mało prądu. W przypadku 70 maj to jest zaledwie 150 mA, a jeżeli chodzi o DDPI to jeszcze mniej, bo tylko 100 mA, więc można być spokojnym o akumulator w trybie parkingowym, zwłaszcza w przypadku tej tańszej DDPI. Jeżeli szukacie wideorejestratorów, które mają bardziej rozbudowane tryby parkingowe, no to zapraszam na sklep hadron.pl, linki macie poniżej, a ja odpalam auto i jadę sprawdzić, jak te kamerki nagrywają. Zacznijmy od jazdy w dzień i to w dobrych warunkach oświetleniowych. Na górze mamy DDPI Mini z rozdzielczością Full HD 1920x1080 pikseli, a na dole 70 Mai M300 z rozdzielczością 2304x1296 pikseli. Powiem szczerze, że ktoś bez doświadczenia i porównania może wpaść w zachwyt, bo to nie wygląda źle. Ale ja oglądając dziesiątki takich nagrań i mając dostęp do surówek, widzę, że to są nagrania z tańszych rejestratorów.
Mimo to zobaczcie, w dzień przy miejskich prędkościach łatwo można złapać numery rejestracyjne. I to nie jest przypadek, to jest praktycznie reguła. Ale oczywiście można znaleźć warunki, gdzie niekoniecznie widać szczegóły. W tym przypadku to 70 Maj ma problem z uchwyceniem numerów. Również w pochmurny dzień obie kamery radzą sobie nieźle i też pozwalają uchwycić interesujące nas detale. Tylko żeby była jasność, ja tu jadę dość wolno, około 40 km na godzinę. Trzeba wziąć poprawkę, że przy większych prędkościach to nie będzie wyglądało tak dobrze. To nie jest tak, że kamerką za nieco ponad 200 zł nagramy obrazek jak kamerką za 500 czy 1000 zł. Zresztą niedostatki w jakości wychodzą nocą. Choć oczywiście znów, dla niedoświadczonej osoby to może wyglądać nieźle. Nie ma co robić stopklatek. Numery tablic najczęściej są nieczytelne. Czasem czytam w komentarzach czy słyszę od klientów, po co kamerka, która nie zarejestruje numerów. No to ja powiem. Na przykład po to. Gdy potrącicie kogoś na pasach, to najczęściej oznacza duże kłopoty. Ale gdy do zdarzenia dochodzi na skutek tego, że pieszy wbiegł na przejście, to myślę, że to dużo zmienia w decyzji o winie. Na koniec przejazd przez ciemną ulicę bez latarni. DDPI prezentuje jaśniejszy obrazek i czasem szybciej wyciąga coś z ciemności niż konkurent. Tyle, że ma dziwny objaw rozmywania jasnych punktów. Tak jakby oprogramowanie próbowało wyciągnąć co się da z obrazka, ale efekt jest taki sobie. 70 Maj jest ciemniejszy, ale bardziej krystaliczny. Moim skromnym zdaniem oba wideorejestratory są użyteczne i nawet w takich warunkach spełniają zadania. Podsumowując, do tych wideorejestratorów nie dołączymy dodatkowego tylnego obiektywu. Nie podłączymy modułu LTE, odbiornika GPS. Kamerka nie poinformuje nas o fotoradarze, o tym, że zmieniliśmy pas ruchu, czy o poprzedzającym samochodzie, który zbyt szybko się zbliża. Ale za nieco ponad 200 zł otrzymujemy wideorejestrator od sprawdzonego dostawcy, który z pewnością nagra zdarzenie drogowe. I nawet jeżeli numery rejestracyjne nie będą do odczytania, to takie nagranie pozwoli rozstrzygnąć o naszej winie bądź o naszej niewinności w danym zdarzeniu. A dodatkowo kamery są naprawdę ładne i dyskretne. Który rejestrator ja bym wybrał? No nie wiem, bardziej skłaniałbym się chyba ku DDPI, ale to tylko dlatego, że jest po prostu tańszy. Jestem ciekawy Waszych opinii, napiszcie w komentarzach, co Wy byście wybrali. Słuchajcie, po te i inne kamery zapraszam na sklep hadron.pl, a na dziś to tyle. Trzymajcie się, do kolejnego filmu. Cześć!